Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, w składzie tu obecnym przy udziale prokuratora Prokuratury Regionalnej. Po rozpoznaniu w dniu 8 i 15 czerwca 2016 roku sprawy Marka Kubali o odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne tymczasowe aresztowanie na skutek apelacji wniesionych przez prokuratora i wnioskodawcę od wyroku Sądu Okręgowego w Świdnicy z 4 lutego 2016 roku 3 KO 445/13 w punkcie pierwszym. Zmienia zaskarżony wyrok w punkcie pierwszym części rozstrzygającej w ten sposób, że podwyższa zasądzone od Skarbu Państwa, to jest Sądu Okręgowego w Świdnicy na rzecz Marka Kubali odszkodowanie do wysokości 153 115 zł 56 groszy z ustawowymi odsetkami od dnia 8 czerwca 2016 roku w punkcie drugim. W pozostałym zakresie zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy. W punkcie trzecim stwierdza, że Skarb Państwa ponosi koszty procesu za postępowanie odwoławcze. Pan Marek Kubala został pokrzywdzony działaniem organów ścigania i z tego powodu Sąd Apelacyjny wyraża głębokie ubolewanie. Takie działania nie powinny mieć miejsca i niech ta sprawa będzie przestrogą dla organów ścigania, które uzyskały dzięki zmianom wprowadzonym przez obecnego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego potężny oręż, potężne narzędzie do konfiskowania majątków przedsiębiorców. I niech ta sprawa będzie przestrogą. Ubolewanie Wysokiego Sądu przyjmuję i przeprosimy. Natomiast proszę sądu, nie pozwolę sobie, żeby moje życie i życie mojej córki było skreślone do końca życia, ponieważ dług, jaki powstał w wyniku bezprawnych działań wymiaru sprawiedliwości na moim życiu spowodował tak wysokie wielomilionowe szkody, których Wysoki Sąd nie potrafi dostrzec, a które powstały z mojej winy. I na koniec powiem tak. Ta moja sprawa będzie przykładem, ale w momencie, kiedy się skończy. Ten sąd karny nie jest przygotowany do rozstrzygania spraw biznesowych. Oni w ogóle nie rozumieją, na czym polega przedsiębiorstwo. To jest podstawowa rzecz. Dzisiaj sąd wyraził ubolewanie, mnie przeprosił. Tylko że sąd zapomniał, że przez sprawę karną i bezprawne aresztowanie, bankructwo firmy dzisiaj kosztuje mi dług, ja tak strzelę, około 20 milionów. I oni mówią, że życzą im powodzenia. Tylko że to powodzenie polega na tym, że ja nie mam z czego żyć, bo komornik pozabierał wszystko. I to jest ten obraz wymiaru sprawiedliwości, który się dzisiaj pokazał jako negatywny. Ja kibicuję panu ministrowi sprawiedliwości, żeby takie wyroki jak ten nie tylko że krytykował, tylko żeby osobiście skontrolował. Bo to jest kolejny dowód na to, że wymiar sprawiedliwości potrafi zniszczyć przedsiębiorcę, ale nie potrafi wyrównać szkody. Trzeba mieć, panowie sędziowie, odwagę, żeby wydać taki wyrok, a nie chować pod płaszczem tak zwane ubolewanie, bo to wymiar sprawiedliwości mnie aresztował i oskarżył bezprawnie i powinien to zapłacić. Ten sam tutaj sąd orzekł kiedyś, że ja w ogóle niesłusznie zostałem postawiony w stan oskarżenia, a proces karny w ogóle nie powinien mieć miejsca. Jeżeli tak jest, to ja przez 11 lat chodziłem do sądu po co? Po to, żeby przez 11 lat rosły moje odsetki, i dzisiaj sędzia mówi, że mnie przeprasza, ale tego mi nie zwrócą, tak? Bo w zasadzie no, nikt tu nie jest winny. Ja powinienem w zasadzie z tego, co zrozumiałem, żądać, pozwać banki i Iberię. Ja nie wiem, czy ja doczekam finału w Sądzie Najwyższym, bo mniej więcej rok trwa skarga kasacyjna, jeśli sprawa wróci z powrotem, no to będziemy się bawić jeszcze, aż ktoś umrze. Dziękuję wam bardzo i życzę powodzenia, bo ja tu już mam rok. To zabierze komornik, bo to mówię. Komornik zarobił dzisiaj fajne pieniądze. Te pieniądze zabierze komornik, ja nie znam z tego nic. Ja nie mam źródeł utrzymania od 16 lat. Pozdrawiam was, dziękuję. Dziękuję.